Cześć! Witajcie w pierwszym, a właściwie w drugim odcinku Szumi Bajki, bo taki tytuł wybraliście nowej serii w ankiecie, którą jakiś czas temu Wam puściłam. Więc oficjalnie zapraszam Was do nowej serii Szumi Bajek, gdzie będę prezentować Wam i recenzować różne książki, które które się u nas sprawdziły, stare i te, które dopiero właśnie czytamy i bardzo one się nam podobają. Nie przedłużając, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o książkach do nauki mówienia. Naukę mówienia z reguły z dzieckiem zaczynamy od zabaw z dźwięku naśladowczych i dzisiaj chcę Wam pokazać takie książki, które pomagają takim zabawą dźwięku naśladowczym. Będą to trzy pozycje. Pierwsza książka to jest książka z serii o płciu, którą podejrzewam, że wielu rodziców już zna i przewertowało. My uwielbiamy tę serię i mamy no, całą po prostu kolekcję. Ale ja tutaj skoncentruję się na tej pierwszej książce, czyli Płcio uczy się mówić. To jest książka wydawnictwa Nasza Księgarnia. To jest książka napisana przez Martę Gajewską-Kustrę i to jest książka napisana przez logopedę, więc wydaje mi się, że to jest idealna pozycja jako taki pierwsza tak naprawdę dla dziecka, które stawia pierwsze takie kroczki w mówieniu. O co w tej książce chodzi i dlaczego ona jest taka genialna? To jest książka o płciu, to jest cała nasza rodzina płcia. Płcio ma siostrę Misię, tata, mama, oczywiście Bobo, najmłodsze w rodzinie. No i mamy jeszcze babci i dziadka w tej akurat części, w kolejnych ta ilość osób się będzie tutaj nam poszerzała. Mamy oczywiście jeszcze pieska i kotka. Każde opowiadanie skonstruowane jest w ten sam sposób, czyli na każdej stronie jest króciutki tekst, plus pod spodem znajdują się właśnie te dźwięki. Czyli tutaj mamy przykładowo, tutaj mamy puk puk, hał, tik tak i ciach ciach. I tak na każda strona jest tak właśnie skonstruowana. Są piękne, duże obrazki. Jeszcze dodatkowo tutaj te dźwięki, zobaczcie, są też drukowanymi literami zaznaczone. Tekstu jest bardzo mało. Te historie, które są tutaj przedstawione, są z życia codziennego. Ale zabawa, Płcio rysuje. Misia ma nożyczki i wycina. Nożyczki robią ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Mama pomaga Misi. Ktoś puka do drzwi. Puk, puk. Kto tam? Tak, to tata. A teraz tutaj mamy, zobacz, dźwięki. Puk, puk. Puk, puk. Hau, hau. Hau, hau. Tik, tak. Tik, tak, tik, tak. Ciach, ciach. Ciach, ciach. Też fajne jest to, że te teksty są też bardzo prostym językiem napisane. Tutaj nie mamy jakichś takich dziwnych słów, bo nieraz mam ja takie wrażenie, że dziecko rozumie tylko jakby taki tak całościowo o co chodzi, ale poszczególne słowa, gdybym zadała pytanie mojej córce, czy ona wie i ona rozumie o co chodzi, to by się okazało, że nie rozumie. I tutaj ten język jest naprawdę dostosowany do poziomu dziecka. Na końcu każdej książki o płciu znajdziemy takie coś. Jest to zestawienie wszystkich tych dźwięków, które były używane w książeczce. No i to jest bardzo fajne, bo jak dziecko przejrzy już całą książkę albo część, to możemy później jakby na koniec jeszcze przepytać dziecko, czy zapamiętało właśnie te dźwięki. Jakie duże ognisko! Dziadek gra na gitarze. Płcio i Misia śpiewają. La la la! Pies też próbuje śpiewać i wyje. Uuu, uuu. Drzewa szumią. W lesie jest sowa. Uhu, uhu. Kto tak zrobi? Kto tak robi?
To komar. Tak? Mama, mama, lać. Las. Powtórzysz? Pucio. La, la, la. Powtórz. To pucho. No, powtórz. La, la, la. La. Uhu. Uhu. Au. Pięknie, brawo. Bardzo ładnie. Druga książeczka, którą mamy, to jest Księga Dźwięków wydawnictwa Dwie Siostry. I tu muszę niestety zacząć od minusów tej książki. Nie chciałabym, ale muszę, ponieważ jak chciałam kupić tę książkę i szukałam w internecie używanej, to powiem Wam, że wszystkie wyglądały tak samo, jak moja. To znaczy, wyglądają tak. Natomiast to nie znaczy, że ja tej książki nie polecam. I polecam ją zdecydowanie, ponieważ chyba nie znalazłam na naszym rynku książki do tej pory, która byłaby tak gigantyczną, takim gigantycznym kompendium, jeśli chodzi o właśnie dźwięki. I tutaj jest naprawdę wszystko, co może być. Forma tej książeczki jest taka dosyć, tak jakbyśmy się dziecka pytali. Czyli jak robi kotek? Kotek robi miau. Krowa robi mu. Na samym końcu mamy tutaj, tak jak zresztą to samo co w Puciu, na samym końcu mamy tutaj wszystkie te obrazki razem z odpowiednikami właśnie w postaci tych dźwięków, więc możemy jakby na sam koniec jeszcze dopytać dziecko już takich wyrywkowo, czy zna dany dźwięk. Kater robi apsik. Samochód robi brum, 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 brum. A wilk? Au! A jak robi owieczka? Be! A pszczółka? Tak! Ostatnia książka to są bajki logopedyczne Misia Api, wydawnictwa Grek. Może zacznę najpierw od w ogóle i konstrukcji tej książki, bo ona jest w pewien dość specyficzny sposób zorganizowana. Jest to taka książeczka trochę dla starszych dzieci, między 2 a 4 latka, mniej więcej tak. Głównym bohaterem jest Misio Api, którego możecie sobie zrobić. On jest tutaj na końcu. Zaraz Wam go pokażę. Tutaj można sobie takiego misia po prostu wyjąć z końca tej książki. I on jest naszym tytułowym bohaterem. I możemy dzięki temu misiowi, jakby razem z tym misiem, z tą naszą taką pacynką, możemy tutaj tą książkę przerabiać. Książka jest podzielona na tematy też takie związane raczej z życiem codziennym, z tym, co dookoła się nas dzieje. Natomiast każdy rozdział, zobaczcie, ja tutaj przybliżę, to jest rozdział pierwszy, gdzie poznajemy misia, ma podkreślone oczywiście te dźwięki, takie dźwiękonaśladowcze. Każde te teksty wymagają od dziecka interakcji. Przykładowo, wiesz, co nas łączy? Oboje mamy uszy. Uszy do słuchania, a najlepiej słucha się bajek, takich jak ta. Pokaż, gdzie mam uszy. I tutaj miś prosi o to, żeby dziecko pokazało, gdzie ma uszy. Gdzie ten miś w ogóle mi się skupił? O, mam tutaj z tyłu. Później coraz więcej takich, gdzie dziecko prosimy o to, żeby poruszało w jakiś konkretny sposób ustami, co ma pomagać właśnie przy nauce mówienia. Ale nie tylko, bo na przykład mamy, o, miś ziewa i się przeciąga, więc się przeciągamy, robimy smutne miny, pokazujemy jakieś różne rzeczy, więc też ruchowo mamy się tutaj z misiem razem rozwijać. Z boku mamy takie wskazówki dodatkowe jeszcze, które możemy wykonywać razem podczas czytania tutaj tej książeczki. Oczywiście możemy w trakcie bawić dziecko jeszcze tym naszym tutaj misiem.
To jest taka dodatkowa atrakcja. Z tego, co tutaj przeczytałam, ale nie sprawdzałam, że jeśli byście chcieli innego misia, to możecie wejść na stronę i tutaj jest też, można jakiegoś misia pirata, jakąś dziewczynkę, królewnę, kosmitę, potwora. Można też oczywiście jakiegoś misia pokolorować samemu, więc tutaj tych misiów jest dużo do wyboru, do koloru. Więc możemy czytać razem z misiem Api. Z tego, co tutaj wyczytałam, nie mamy, ale podobno jest druga też część dla starszych dzieci, takich od 4 lat. Duże niedźwiedzie mają duże, groźne zęby. Otwierają szeroko paszczę, ryczą tak, że wszyscy uciekają z krzykiem. Spróbuj tak zaryczeć. O, tak pięknie, wow. Profesjonalny z ciebie niedźwiedź. Niedźwiedź? Profesjonalny. Wystraszyłem się. O, aż schowałam się pod bluzkę twojej mamy. Mamy. Schował się. Nie ma go. Nie ma. A kuku. Mnie się nikt nie boi. Chlip. Zdradzę ci sekret. Nie. Mam kujące zęby. Nie wierzysz? To dotknij. Dotknij zębów. Tu zębów misia dotknij. Dotknij zębów. A! Wiesz, co nas łączy? Oboje mamy uszy. Gdzie są uszy? Tu. Tu, uszy do słuchania. A najlepiej słucha się bajek takich jak ta. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie w komentarzach, jakie wy jeszcze macie pozycje, z których korzystaliście przy nauce mówienia i uczenia waszych dzieci pierwszych słów. Powiedz, że polecamy. Mamy. Po. Po. Le. Hacmy. Jeszcze raz. Po. Po. Le. Le. Ca. Ca. My. My. I co? Pa, pa! Pa, pa! Dziecko w międzyczasie, jak ja tutaj nagrywam, to dziecko mi zrobiło taki tort. Tak? Będę dmuchać świeczki. Dobra, a dmuchasz ze mną? Nie. Jak to nie? To będziemy dmuchać razem. Raz, dwa, trzy. O, pięknie! No, to tak na zakończenie, to jest właśnie jeden z sposobów nauki mówienia. A jeśli chcielibyście w przyszłości odcinek o różnych elementach logopedycznych, których my się nauczyliśmy i których gdzieś tam stosowaliśmy przy problemach z mówieniem, to też piszcie w komentarzach, to może taki odcinek niedługo zrobię.